to chwileczkę, od 7, drodzy Państwo, do 56. Jaki numer Państwo wybierają? 13. Pani była pierwsza. 49. Rap. No, Marek. Nie wiem, czy jest to dobry wstęp. Przeleć. Światła jesieni, bazar barw na rabatach, ciepłe gwiazdy, kolacji spóźnionej. Dnia pomidor tnę w plastry, a nadzieję na kwiatach. Wiatr zawieszona nić pleciony. Cichony ptasia halastra już zwiastuje ową lata. Wieczór mły się otula felony. Znów sezon na astry, smutki z żartem przeplata. Najgorętsze szaleństwa skończone. Tak, to był, drodzy Państwo, 49. Tak, więc nawet jak naciśnie wszystkie klawisze, to może będzie jakaś mała zmyłka. Czterolistna ten tat sprzed wielu lat.
na szczęście. Ciotki grały ją w wista, jak moty tańczy mój świat. Więc nie muszę być nocy mi nie dać, więc nie chcę jej. Chyba, że wolno mi chcieć. A Boże, mi bardzo miła ma. Cóż więcej mogę chcieć. Boże, czy mi bardzo kropelkę dnia. Młodzi ludzie, nie mieliśmy okazji, ja nie miałem okazji spotkać pani Agnieszki, ale myślę, że czytając jej wiersze rozumiem ją tak troszkę po naszemu właśnie, nie po rapowemu, ale tak jak my to po prostu czujemy. I największy problem z panią Agnieszką jest taki, że staraliśmy się wybrać wiersze, których nigdy nikt nie zaśpiewał, co jest wielkim problemem. No dobrze pan to powiedział, bo wczoraj wieczorem do mnie zadzwonił Staszek Sejka, który pracuje nad takim dużym recitalem swoim teraz, który będzie 12 października na finale festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej. I on co chwileczkę dzwoni i pyta, czy do tego już jest zrobiona muzyka, bo Agata mu pozwoliła zrobić wszystkie piosenki, do których muzyki nie ma. Ale jest bardzo często tak, że jak już pomyślisz na czterem kompozytorom tę samą piosenkę, albo na przykład dała komuś takiemu, kto do dzisiaj się jeszcze nie przyznał do tego, że on do tego napisał muzykę. Ale akurat Agata ma takie pozwolenie Agnieszki, że nawet jeżeli ktoś napisał muzykę, jeżeli ona pozwoli, to może ten ktoś napisać drugą. I na przykład musiałby się pan z Agatą porozumieć, czy tak można, czy nie. Dobrze, to ja dzisiaj bez zapisywania zaśpiewam jeszcze. Na ten świat, na dom, na dach spoglądam raz. W sztywnej chacie ścinki mgły, to ty. Z warkoczami aż po pasku, ty. Droga ma chyba ty, rozjaśnie nas noś w tle. To nic, nie bójmy się. Ja wiem, że wiesz, ty wiesz, że wiem, że wiesz, nie wasz na dzień to my, to my, to my.
wczesnych bór. To my, chyba my, jednak my. Z fotografii w kuchni szkle słyszę głos, nie śmiechnij, płacz w obiektyw patrz. To mysz nas je, to nic, to nic, nie bójmy się. Ja wiem, że wiesz, ty wiesz, że wiem, że wiecznie trwasz w tęsknocie mej. Piosenki, a to może za chwilkę, dobrze? I to jest jeden z nich. Myślę, że nasza interpretacja pokaże nasze zrozumienie tego tekstu. Okej, okay, spróbujemy. Nie każdy lodziarz jest Indianinem, nie każdy Indian. Twoja paranoja jest jak koja. Maluję we fiołkach, żółciach, srebrach. Coś, czego nie znam w febra. Sygnały wielu losów. Mnożą się napisy, kobiety drogi do wielu mek. Szkoda się rzeka burzliwa, złożona z tysiąca rzek. Ja bezradny próbuję jak w swetrze znaleźć ten właściwy ściek. Mozolę się jak Pan Bóg przy tworzeniu świata. I jak diabeł brat brata. Ty się uśmiechasz, materia niezależna. I oto nas dzieli plaża bezgrzeszna. Z pijany jak z rany nowa wypływa kobieta. A miłość moja schnie niepotrzebna. Jak przedwczorajsza gazeta. Jak smutny i lakoniczny. Aż nikomu nie żal głos wybrzeża. Może niepodobne, to chcemy zagrać przynajmniej na koniec pani teksty pani Agnieszki Osieckiej, tekst do wiersza Złotówka za telefon. Nie wiem, czy powstała piosenka. Ale ta paranoja powstała, a to Złotówka to nie wiem. Świetnie. To właśnie powstała.
złotówki. Te trzy dzwonki są jak kwiaty dla kobiety, a przecież tańsze od Bożej krówki. Nie tak wiele. Nie utoniesz przez to w kółkach ani w nędzy, chociażbyś dzwonił co niedzielę. Miej na złotówki specjalną kieszeń, oszczędź na sierpień, oszczędź na wybranych, zrobionych przez nas utworów. A brzmią one tak. Kontur lasu, domów i zarośli, snów fotografia, głowy światło świecy. Podróży, rozwodali szepce osika, wedle stawu grobla moczy się w wodzie nadłamany konar. Swojego tomiku Fastrygi. Dodam tylko, że to jest ten tomik, który nie był przeznaczony do śpiewania, więc jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. My też. Iście na perska. Chcieliśmy zrobić eksperyment, żeby Państwo powiedzieli numer strony, który wiesz na pewno. To chwileczkę. Od 7, drodzy Państwo, do 56. Jaki numer Państwo wybierają? 13. Pani była pierwsza.
To tak. 49. Rap. No, Marek. Nie wiem, czy jest to dobry wstęp. Przeleć. Astry. Astry. Światła jesieni. Bazar barw na rabatach. Ciepłe gwiazdy. Kolacji spóźnionej. Dnia pomidor dnę w plastry, a nadzieję na kwiatach. Wiatr zawieszona nić pleciony. Cichą ptasia hałastra już zwiastuje ową lata. Wedony. Znów sezon na astry, smutki z żartem przeplatam. Najgorętsze szaleństwa skończone. Tak, to był, drodzy Państwo, 49.